Dzień dobry. To jest podcast National Geographic.pl. Ja się nazywam Iwona Altambulia jabłońska i porozmawiamy dzisiaj o podróży koleją po Europie. W taką podróż wybrał się mój redakcyjny kolega, dziennikarz National Geographic.pl, Mateusz Łysiak. Witam cię, Mateuszu. Dzień dobry, cześć. Europa wydaje się być takim świetnym kontynentem, żeby ją zwiedzić e, właśnie pociągiem, dlatego, że jest mała, jest w niej dużo państw. Ale ty obrałeś dość szczególny kierunek. Czy możesz nam zdradzić, gdzie się udałeś właśnie pociągiem? Tak, ja wybrałem Rumunię. Dlaczego akurat Rumunię? Na no powód jest bardzo prosty. Ja staram się wybierać takie kraje, w których jeszcze mnie nie było a akurat Rumunia już od, od kilku lat była na tej mojej liście państw do, do zobaczenia. Odniosę się jeszcze do, do tych podróży koleją po Europie, bo właśnie na geographic.pl bardzo często piszemy o nowych międzynarodowych połączeniach, i mi się wydaje, że w ogóle podróże koleją po Europie przeżywają jakiś taki renesans już od, już od kilku lat. Wydaje mi się, że to może wynikać z, z wielu powodów. Na pewno nie sceny, bo tutaj od razu muszę zaznaczyć, że bilety kolejowe na te najbardziej oblegane międzynarodowe połączenia są zazwyczaj dosyć wysokie. Ale no, nie chodzi o sam cel, ale o samą podróż bardzo często, i podróżowanie koleją, podróżowanie pociągiem jest moim zdaniem, doświadczeniem samym w sobie, no na pewno tak było w Rumunii. A wróćmy jeszcze do tego biletu i do tej ceny. Powiedz mi, czy jest jakiś specjalny bilet, który można zakupić właśnie na taką podróż po krajach europejskich? Czy on ma jakąś nazwę? Czy jest jakaś specjalna cena, jakieś zniżki? Tak, po prostu od strony technicznej, jakbyś mógł nam przybliżyć, w jaki sposób można taki bilet i gdzie zakupić. Wiesz, co ja akurat korzystałem z biletu Interrail. Pewnie co roku te ceny troszeczkę się różnią, także najlepiej sprawdzić w internecie najbardziej aktualne. Ja korzystałem z biletu, który był ważny przez miesiąc. W ramach tego biletu, jak dobrze pamiętam, mogłem przekroczyć polską granicę trzy razy, więc najlepiej wyjechać raz a dobrze <laughs> i, i zobaczyć najwięcej, jak jest to możliwe. Co roku też są specjalne zniżki dla studentów z Unii Europejskiej, także kto jest młodszy, ten niech korzysta, póki może. Mm, tak, także Interrail. W Europie jest 46 krajów. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, e, czy ten bilet obejmuje wszystkie kraje, nawet te skandynawskie? Wsz akurat skandynawskie, chyba tak, ale wszystkich nie. Natomiast y, planując taką podróż, warto jest się też kierować infrastrukturą kolejową, bo to, że bilet może w jakimś kraju y, działać. To wcale nie znaczy, że, że te podróże koleją będą tam łatwe. Ja tutaj tak zdradzę za kulisowo. Ja pierwotnie chciałem dojechać do Serbii, ale okazało się, że to jest, przynajmniej wtedy było dosyć dużym wyzwaniem logistycznym, więc wolałem zostać w Rumunii i trochę dłużej po niej pojeździć. Dobrze, to teraz zdradź nam, jak dostałeś się do tej Rumunii. Przez jakie kraje przejeżdżałeś i ile czasu ci to zajęło? Hmm, właściwie z Warszawy do Bukaresztu jechałem chyba, nie no dobra, jechałem kilka dni, a to dlatego, że w samej Rumunii zatrzymałem się w kluży na Poce i w Braszowie, ale zanim do tej Rumunii dojechałem, najpierw była oczywiście Polska, Warszawa, Kraków, potem Kraków, Bratysława i to był jedyny odcinek, jaki pokonałem autobusem tak takim po prostu było wygodniej i szybciej. Potem z Bratysławy musiałem się troszeczkę cofnąć, bo tak też było szybciej, czyli do Wiednia. W Wiedniu w ogóle znajduje się jeden z najlepiej skomunikowanych dworców kolejowych w Europie, więc z dworca, ruszyłem już na, z, z dworca w Wiedniu, Hauptbahnhof, ruszyłem już na słynne Keleti w Budapeszcie, no i z Budapesztu już do... Rumunii tutaj najpierw, tak jak powiedziałem, był Klużna Poka, potem Braszów, no i wreszcie Bukareszt. Z Bukaresztu wracałem już tylko z jedną przesiadką do Polski. Była to przesiadka w Wiedniu. Mhm. A powiedz, jak to wygląda logistycznie? Zakładasz sobie, że chcesz się dostać pociągiem do Rumunii, ale gdzieś musisz spać, gdzieś się zatrzymać. Gdzie wysiadasz, czy wybierasz te miasta, które mają właśnie stacje kolejowe i tak dalej, i tak dalej. Oj, co teraz to uruchomiłaś taką skrytkę wspomnień, bo pamiętam, że mm, im bliżej było do wyjazdu, to ten mój plan em, ewoluował. On po prostu zmieniał się kilka razy w ciągu doby. Em, fajne jest to, że kiedy mamy ten bilet Interrail, no to jest też sp specjalna, dedykowana aplikacja do tego. I tam można sobie, bo właśnie, to jest podróż cały czas cała na jednym bilecie, Interrail. W ramach tego biletu można po prostu sobie dokładać kolejne odcinki tej podróży. Ale jak się przesiadasz z pociągu do pociągu, to chyba musisz mieć miejscówkę. No właśnie, to zależy. To zależy to zależy od tego, czy decydujemy się na połączenie nocne czy dzienne. Na dzienne zazwyczaj tej miejscówki nie trzeba mieć. Mm, ale na przykład na nocne, międzynarodowe połączenia... Ta miejscówka już była wymagana, ale to, był, to były naprawdę bardzo małe koszty. Ja pamiętam, że ja wracając z Bukaresztu do Warszawy, mogłem wykupić kuszetkę chyba za 40 euro. Co na przejechanie kilku krajów europejskich wcale nie jest tak dużym wydatkiem, ale wybrałem miejscówkę siedzącą chyba za 3 euro, bo i tak udało mi się przespać. Czyli wszystko można zorganizować sobie w tej aplikacji? Tak, jak najbardziej. To jest aplikacja, która, ona się chyba nazywa Rail Eurail Planner, nie chcę teraz zmyślać, ale no, jest tak czy siak aplikacja dedykowana Interrailowi i to, i to bardzo mi pomagało. No właśnie, odpowiadając na twoje pytanie, jak wybierałem te miejsca, <laughs> mm, łatwiej było mi jechać do Bukaresztu, bo po prostu wiedziałem, że wszystko będzie dla mnie... Nowe, przynajmniej w Rumunii, no bo akurat i w Wiedniu, i w Bratysławie, i w Budapeszcie, we wszystkich tych miastach już byłem, także tam e, moim priorytetem nie było to, żeby zostać i, i zwiedzać, oczywiście zawsze jak gdzieś jestem, no to starałem się po prostu odwiedzać miejsca, w których jeszcze mnie nie było, gdzie jeszcze nie dotarłem i tak samo było w Wiedniu, czy, czy w Budapeszcie właśnie, ale jadąc do Bukaresztu, bo to była ta meta, e, wybierałem takie miejsca, gdzie będę mógł zostać na te dwie, trzy noce, gdzie zobaczę jak najwięcej, ale wracając, to po prostu ja się śmieję, że ja robiłem. Jeszcze będąc w Bukareszcie w hotelu, po prostu ostatniej nocy nie do końca wiedziałem, jak będę wracał. Kierowałem się tym. Czyli podróż pełna niespodzianek. Tak, dokładnie tak. I kierowałem się tym, żeby po prostu wybierać takie em, połączenia, żeby nie spędzać kilku godzin na dworcu nocą. No bo ten etap podróżowania mam już za sobą, ja już. Zdarzało mi się i czytać książki nocą na dworcach, i gdzieś tam sypiać na dworcach. Teraz chciałem tego uniknąć, dlatego zdecydowałem się na to nocne połączenie międzynarodowe, co jak mówię, wcale nie było takim dużym wydatkiem, posiadając Interrail. Mm -hmm. No dobrze, to już zbliżamy się do tej Rumunii, czyli do Twojej mety. Powiedz mi, czy zauważyłeś jakieś różnice w obsłudze, na przykład jak zmieniałeś pociągi w różnych krajach? Powiedzmy, że porównajmy sobie austriackie pociągi do rumuńskich. A powiem dlaczego. Dlatego, że ja zwiedziałam Rumunię samochodem, nie pociągiem. I pamiętam, że wszędzie czułam zapach papierosów. W sklepach, w restauracjach, na przystankach autobusowych wszędzie czułam zapach papierosów. I teraz pytanie: czy w pociągach rumuńskich nieprzyjemnie pachnie papierosami? Powiem tak. Nie odczułem zapachu papierosów w pociągu, ale były otwarte okna, bo ja podróżowałem we wrześniu, więc było, to były ostatnie dni lata, było, było przyjemnie, można było otworzyć okno. Natomiast, no tak, ja, nawet w tekście, który gdzieś tam mam nadzieję pojawi się niedługo w Travelerze, napisałem, że do Rumunii nie dotarła jeszcze moda na niepalenie. No i potwierdzam też potwierdzam tak. Papierosy są niemal wszędzie, może nie, na samych, może nie w samych wagonach, ale na peronach już tak. Ja nawet oszczędzałem internet w podróży, ale wiedziałem, że zbliżamy się do stacji. Jak ludzie, którzy jechali ze mną w wagonie, skręcali swoje papierosy, to wiedziałem, że OK, czyli powoli zwalniamy i zbliżamy się. Świetna obserwacja, tak. Tak, 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 tak. tak. No, ale właściwie jak się wysiadało na dworcu, no to już tak w dymie papierosowym idzie się do tego przyzwyczaić, do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, ale tak, no, papierosy nadal były tam wszechobecne. Natomiast nie tylko to wyróżnia rumuńskie pociągi od, od tych austriackich, chociaż ja akurat z Wiednia do, do, do Rumunii jechałem już rumuńskim składem. Natomiast, no tak, te różnice najbardziej były widoczne po, prze po przekroczeniu granicy, bo mimo tego, że pociąg był ten sam, no to tory były inne. Jak mówi klasyk, tory były złe i szyny też były złe. Choć znaczy, może nie tyle złe, ale jednak no, pociąg po przekroczeniu granicy węgiersko-rumuńskiej wyraźnie zwolnił. Mm -hmm. Ten wyjazd, ta podróż, no to były trochę takie moje wakacje, więc ja tam niespecjalnie nie patrzyłem na zegarek. Przyznaję się, że też nieszczególnie patrzyłem na mapę, E, czytałem książki, rozmawiałem z ludźmi, i dopiero któregoś dnia już w Rumunii się zorientowałem, że, że coś jest nie tak. <laughs> Ta podróż za długo <laughs> Ta trwa. Ta podróż za długo <laughs> trwa, bo jak jechałem z Braszowa właśnie do, do Branu, tam gdzie jest zamiak Drakuli, w którym Drakula nigdy nie był, to też był jedyny raz w Rumunii, kiedy przesiadłem się z pociągu, z pociągu do autobusu, bo to był jednodniowy transfer, więc tak mi było wygodniej. Ale wyjeżdżając z Braszowa, zobaczyłem, że jest y, drogowskaz na Kluż na Pokę, gdzie byłem wcześniej. Informował on o tym, że miasta te dzieli 270 km. No, to nie jest jakoś szczególnie dużo, zwłaszcza jak na Rumunię, która jest krajem bardzo dużym. No ja tak sobie myślę, kurczę. 270 km, a ja to jechałem prawie 7 godzin. Hmm. <noise> <noise> Także <noise> no, pół dnia. No i potem y, gdzieś zaczerpnąłem języka w hostelu. Się, jak się w ogóle ludzie w hostelu dowiedzieli, że ja podróżuję po, po Rumunii pociągiem, no to mówię, wow, no to tobie chyba się nie spieszy. Ja mówię, no nie, no mi się nie spieszy. No też jakby nie, nie jestem mobilny, nie mam samochodu, więc w ogóle mam duże sentymenty do kolei. Także, także jeżeli ktoś się nie spieszy, no to kolej jest jak najbardziej fajnym pomysłem na podróżowanie po, po tej Rumunii, no, jeżeli nam się nie spieszy. Można podziwiać. Nawet zrobiłem taki eksperyment któregoś dnia, jak już jechałem do Bukaresztu. Widziałem, że gdzieś w oddali jadą samochody i te samochody nas wyprzedzały. <grym> Także... To jest bardzo ciekawe. Tak, <grym> tak, tak. tak, 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 tak. No. Czyli taka prawdziwa, powolna podróż. E... Slow travel. Slow travel, dokładnie. A powiedz mi, co widziałeś za oknem, jak tak podróżowałeś sobie przez tą Rumunię i może jeszcze pojedźmy dalej, czy na przykład jak zmieniałeś kraje, to ten krajobraz jakoś dramatycznie się zmieniał? Hmm. Nie wiem, czy dramatycznie, ale na pewno no, największa różnica była po wjechaniu do Rumunii. Jednak tam im bliżej Transylwanii, tym bardziej robiło się górzyście. A jak już wyjechałem z Transylwanii w stronę Bukaresztu, no to znowu robiło się płasko, ale tak, to na no to rzeczywiście zwracałem uwagę, że, mm, że te Pagórki, wzniesienia z czasem góry e, ustępują miejsca nizinom, więc to, to, to na pewno była największa różnica. Mm. Czy mijałeś może takie wielkie, opuszczone fabryki po czałczesku? Bo pamiętam, jak ja odbywałam podróż wszerz wzdłuż po Rumunii, to w, y, oczywiście za Karpatami, już tam bliżej delty Dunaju, gdzie właśnie są te równiny, to napotykałam na takie ogromne, industrialne, świetne na plan filmowy do jakiegoś Mad Maxa, opuszczone ogromne fabryki właśnie po Czałczesku i to było też dla mnie takim niesamowitym przeżyciem. Wiesz co na no, zostawił po sobie wiele architektonicznych śladów. Ja, jak wysiadłem już w Bukareszcie, to ja wiedziałem, że stolica Rumunii ma bardzo dyskusyjną urodę. Ale na początku przytłoczyłem mnie to, to miasto. Pamiętam, że jak pierwszy raz szedłem z mojego hotelu pod Łuk triumfalny, no to no, autentycznie byłem, byłem przytłoczony, bo mm, jak dobrze pamiętam, no to powierzchniowo Bukaresz jest trochę mniejszy od Warszawy, ale mieszka tam więcej ludzi. No i oni po prostu wszyscy są, tak powiem, rzadko upchani w tych. O no, gigantycznych wieżowcach, które są po prostu na. wyrastają wzdłuż większości tych głównych ulic Bukaresztu. Ale jak się człowiek zagłębi w historię miasta, tak jak miałem okazję, w ogóle polecam Free Walking Tours, tak to się chyba nazywa: Free City Tours. Bo można teoretycznie za free, ale warto tam jakieś drobne wrzucić do kapelusza, poznać historię miast od przewodników. Ja z tego korzystałem, lokalnych przewodników. A gdzie można spotkać tych przewodników? Wiesz co, no właśnie, ja korzystałem z tego i w Bukareszcie, i w Braszowie, i w Klużu też pewnie to jest, ale tam akurat nie zdążyłem. Wujek Google odpowiedzi za, na wszystkie pytania, a ja po prostu wpisywałem free walking tours Bukareszt albo Braszów. Zazwyczaj takie wycieczki są organizowane codziennie albo prawie codziennie, najczęściej w centrum miasta gdzieś, więc nawet nie trzeba się, nie wiem, przemieszczać na, na peryferia. No, najczęściej te główne atrakcje miasta są też w centrum, tak, więc to ułatwia logistykę. Ale to jest no kurde, świetny pomysł, szczególnie kiedy nie mamy czasu. No bo jednak ja. Pewnie gdybym podróżował samochodem, miałbym trochę więcej wolności i niezależności, a tak jednak teoretycznie mogłem cały czas zmieniać yy, połączenia w ramach tego biletu, yy, no ale miałem już poplanowane, tak? O, miałem przede wszystkim noclegi już zaplanowane w hostelach i w hotelach, więc byłem trochę uzależniony od yy, tego planu, jaki tam sobie ukułem. Także takie free walking tours yy, to jest bardzo fajna opcja, jeżeli mamy niewiele czasu i chcemy zobaczyć... Yy, jak najwięcej, ale przy tym zobaczyć to jakościowo. no Bo taki przewodnik zawsze poczęstuje nas a to jakąś legendą, a to jakimiś polecajkami gastronomicznymi. I, i tak, polecam, polecam. No. no właśnie, jak już jesteśmy przy gastronomii, yy, czy rumuńska kuchnia przypadła ci do gustu? Mi przypadła do gustu, ale w ogóle słyszałem takie opinie, że ponoć rumuńska kuchnia się niczym nie wyróżnia. Dementuje to. <laughs> yy, może nie jest tak znana jak, nie wiem, Włoska na przykład, czy, 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 czy tajska, ale, ale nie można powiedzieć, że jest nijaka. No, ja najbardziej zapamiętałem e, mięso Mici. E, to są takie kiełbaski z mięsa mielonego, najczęściej to jest ha, mięso, mięso pieprzowe. E, akurat e, mi, z mici spotkałem się w Braszowie, właśnie w restauracji, którą poleciła nam przewodniczka. Nazywała się Ograda. I tam e, Mici było serwowane w burgerze, więc to był taki Michi burger. Mm. To jest mięso warto grzechu, tak powiem. Naprawdę było, było przepyszne. Nie chcę porównywać, jak, jak smakuje, bo każdy może inaczej odbierać różne smaki. Um, ale tak, polecam. Jeżeli ktoś jest w Rumunii i, i chce zjeść coś mięsnego, no to mici zdecydowanie tak. Do tego zupa fasolowa serwowana w chlebie i do tego coś, z czym um, chyba nie spotykałem się w Polsce... Osobna była miseczka, tylko z cebulą. Że <grym grym grym> sobie <grym po prostu tej cebuli mm -hmm. do... Każdy tyle, ile chciał, dokładał tak, sobie ile tej chciał. cebuli. Tak. Ja wtedy już nie miałem miejsca na deser, ale jeżeli ktoś jest odważny i ma miejsce na deser, no to papa papanashi. To są takie serowe pączki. Jest to ultra tłuste, ultra słodkie, bo do tego często są polewane np. śmietaną i owocami, ja to sobie polełem śmietaną i czekoladą, także już w ogóle hulajdosza piekła nie ma. I mówię, to zaproponowano mi jako deser, ale uważam, że no mówię, jest to tak tłuste, tak kaloryczne, tak słodkie i tak dobre, że to może być też y, jedzone jako osobny posiłek, obiad. Mhm. Dobrze, jesteśmy, byliśmy w Bukareszcie, który Cię trochę przytłoczył, ale potem odkryłeś jego dobrą stronę. Jesteśmy w Braszowie. Co byś polecił do zobaczenia w Braszowie? Um, właściwie w Braszowie sam poleca się e, czarny kościół. Widać go ze, w, niemal zewsząd, a już na pewno z y, każdego punktu widokowego w Braszowie. Ich tam jest kilka, nie wiem, pięć, sześć, siedem. E, byłem na każdym. <śmiech> <śmiech> Także <śmiech> i śmiałem się, że przez dwa dni no to ja zobaczyłem Braszów z każdego możliwego mm -hmm. miejsca. E, no tak, jakby czarnego kościołu nie unikniemy. Warto, warto pod niego podejść. Czarny to nie jest taki kościół, który nam się kojarzy z, z życiem duchowym. A czarny kościół jest dlatego, on oryginalnie nie był czarny, ale on uległ spaleniu. No i czarny nawiązuje do tej opalenizny, która po nim została. Natomiast przy kościele jest też pewna czarna legenda. Jest kilka legend, ale ja najbardziej zapamiętałem, mm -hmm, najbardziej zapamiętałem taką legendę o, o chłopcu, Ponieważ, jak chodzi się wokół tego kościoła, no to tam widać wieże, witraże. W ogóle w środku jest też kolekcja orientalnych dywanów i te witraże zostały niedawno wyposażone w filtry UV, żeby tych dywanów nie, nie zniszczyć. No i na jednej z wież jest też taka figurka chłopca. Zazwyczaj na wieżach kościoła widzimy, nie wiem, osoby, no świętych, tak? Jezusa, Marię. A tam jest taki chłopiec, który patrząc z dołu wygląda, jakby się wychylał, jakby coś upuścił. Rzekomo jest to upamiętnienie chłopca, który zginął w trakcie budowy tego kościoła. Jak zginął, do końca nie wiadomo. Jedna wersja legendy mówi o tym, że został poproszony przez jednego z inżynierów, żeby sprawdzić, czy, czy ściana jest prosta, i on się o nią oparł i spadł. Inna wersja, trochę bardziej mroczna, przypominam, że jesteśmy w Transylwanii, mm -hmm. <laughs> mówi o tym, że jeden z budowniczych był po prostu zazdrosny o to, że ten chłopiec był młody, silny, pełen wigoru, i go zepchnął. Każda wersja kończy się krwawo. Mm -hmm. Jak to czasami w legendach bywa. Tak. Jakieś jarenko prawdy jest. No, chłopiec nadal na dachu stoi, tak, jako pomnik, więc coś, coś musiało się tam zadziać, ewidentnie. Mm -hmm. Czyli mamy Braszow, czyli czas na kluż, na pokę jesteśmy w Transylwanii. Tak, mm -hmm. tak. To są właściwie wrota Transylwanii, tak są czasami nazywane. Tak kluż na pokę jest nazywana jako wrota Transylwanii. Z uwagi na swoje położenie, no bo leży właściwie na, na wschodnim skraju. Transylwanii, więc jeżeli ktoś y, przyjeżdża tam z Europy, no to najczęściej zaczyna eksplorowanie Transylwanii właśnie w kluży na poce, nie ma tam, co prawda, takich y, oczywistych, drakulowych, wam, wampirowych nawiązań, y, ale kluż na poka ma inne powody do bycia. No inne powody do dumy. O. Jakie? Zdrać nam. Ja w ogóle jak rozmawiałem z lokalsami, no to oni mówili, że Klużna Poka to jest jedno z miast, które się najszybciej rozwija i ono teraz oczywiście jest dumne ze swojej historii, ale też mocno stawia na IT. Mm, ciekawe. Tak i ta nazwa Wrota Transylwanii trochę brzmi jak wabik na turystów, ale tam ponoć więcej niż turystów jest teraz studentów. No ale nie unikajmy, od, nie uciekajmy od historii. Bo kiedy spaceruje się po centrum Klużu, no to tam pod kościołem świętego Michała jest pomnik króla Macieja Korwina. Ja się śmieję, że to jest taki król, który z niejednego pieca jadł chleb, bo on był królem Węgier, Chorwacji, a do tego antykrólem Czech. <grych> I urodził się właśnie w Klużu na Poce, o czym przypomina miejsce jego urodzin, to jest jedno z muzeów na Starym Mieście. Czy ta podróż właśnie przez Rumunię była bezpieczna w pociągu? Ja się czułem bardzo bezpiecznie nie było żadnych sytuacji, które cię stresowały, bądź y, uważałeś, że powinieneś natychmiast wysiąść. Nie, nie, nie. Absolutnie nie było takich, nie było takich historii, natomiast wiem, że często ludzie... Mm, było się trochę niedźwiedzi w Rumunii. Ja nie widziałem żadnego. Ja widziałam 11. No właśnie, więc y, może po prostu miałem Ale może miałem dlatego, pecha. że samochodem podróżowałam. No pewnie, pewnie tak, pewnie tak. Natomiast nawet tak zwiedzaliśmy ten Braszów, no to jedno z pytań do przewodniczki, no to było o te niedźwiedzie. No, oczywiście przewodniczka nie unikała tego tematu, powiedziała, oczywiście, niedźwiedzie mamy. Natomiast ona to tak powiedziała, jakby to był, bo to jest powód do domu w pewnym sensie, tak? Bo obecność niedźwiedzi świadczy o tym, że te lasy są zdrowe i że te ekosystemy są, dobrze się rozwijają. Jeszcze człowiek aż tak bardzo nimi nie zamącił. Nawet była przygotowana na pytanie o niedźwiedzie, więc pokazała nam nagranie z z monitoringu miejskiego sprzed roku, więc teraz już prawie sprzed dwóch lat, jak niedźwiedź pojawił się na ulicach Braszowa, ale też um, od razu podkreśliła, że to nie jest tak, że te niedźwiedzie, nie wiem, chodzą na zwiedzanie miast, <grym> tylko jeżeli niedźwiedź się pojawia w mieście, no to zazwyczaj po prostu się zagubił, jest zdezorientowany, więc y, on się boi jeszcze bardziej niż my. A jeśli chodzi o infrastrukturę, już tak porównując y, te kraje, w których byłeś, czyli Słowacja... Węgry, Rumunia, Austria. Mm -hmm. Czy na przykład zauważyłeś jakieś e, szczególne różnice, właśnie jeśli chodzi o komfort w pociągach, jeśli chodzi o opóźnienia, mm. które są w Polsce dość częste? Czy to jest jakoś bliskie naszej, e, Polski, naszym polskim kolejom państwowym? Jeśli chodzi o opóźnienia, to tak, e, zdecydowanie tak. Właśnie jadąc z Warszawa do Bukaresztu, opóźnienie miało chyba półtorej godziny. To bardzo podobnie jak u nas. Tak, natomiast w Polsce jest jeszcze taki plus, że jak jest opóźnienie, no to czasem pojawia się informacja na tych tablicach, także opóźnienie jest takie i takie. W Rumunii tego nie było. Jak się pytałem ludzi na peronie, to właściwie nikt nie wiedział. Nawet, no dobra, siadłem sobie z książką, no, po prostu siedziałem i czekałem, ludzie palili dookoła. Mm, ale y, mimo tego, że miałem bilet Interrail, to tylko jadąc w Polsce stałem. Nie mając tej miejscówki. W każdym z innych krajów, mimo tego, że nie miałem miejscówki, no poza powrotem pociągiem nocnym, udało mi się znaleźć miejsce siedzące, więc to nie wiem o czym świadczy. O tym, że kolej jest po prostu ultrapopularna w Polsce, czy może świadczy to o tym, że po prostu te inne kraje są lepiej przygotowane na, na zainteresowanie koleją, które, tak jak powiedzieliśmy na początku, no jest rosnące w Europie, tak? Więc opóźnienia, tak, są w Rumunii. Ale w Rumunii nigdy nie stałem w pociągu. Mm -hmm. A czy poczyniłeś jakieś pasażerskie znajomości? Bo wiadomo, przebywanie w wagonie, ta bliskość yy, jesteśmy w małym pomieszczeniu. Czy udało Ci się na przykład spotkać kogoś, kto też podróżuje w taki sposób jak Ty? Tak, udało mi się. Wiadomo, no, jak się jedzie kilkanaście godzin w pociągu, na jakieś tam mniejsze, dłuższe smoltaki są. Yy, ale poznałem też takiego pana Gorana bodajże, yy, albo Iwana. To było, on jechał, z, on jechał z Węgier do Rumunii. Ja wtedy wysiadałem w klużu, on jechał gdzieś jeszcze dalej. On w ogóle jechał do Bułgarii i wracał z Warszawy. Nie, nie wracał bezpośrednio z Warszawy, ale mm, pokazywał mi swoje zdjęcia z jeżdżenia po, po Polsce. I tak, on, to jest właśnie sposób, w jaki on podróżuje po Europie kolej, pociąg. Ubolewał, że jego żona i córka nie podzielają tej pasji, no ale mówi, że dzięki temu ma trochę odpoczynku. No i w sumie on powiedział też, że on zwrócił uwagę na to, że um, europejskie miasta są całkiem nieźle ze sobą skomunikowane kolejowo. więc... Czy to są tylko duże miasta, stolice, czy też mniejsze? Wiesz co, no ja byłem w Braszowie i w Klużu i też ym, przejeżdżałem przez mniejsze miasta, które były na trasie tych międzynarodowych połączeń, więc to dotyczy nie tylko stolic. Jakoś trzeba dojechać między tymi stolicami, więc warto pokorzystać i, i, i szukać. Ja myślę, że gdybym miał jeszcze więcej czasu, no to yy, ja tak właściwie musnąłem, yy, liznałem trochę tej Transylwanii, ale na pewno tam wrócę. Myślę, że... Tym razem już, już samochodem. Jednak mimo, mimo wszystko, bo, bo chcę mieć też porównanie. Teraz chciałabym troszeczkę zmienić ton naszej rozmowy i przejść w bardziej taki e, filozoficzny. E, I za, po, będę posiłkować się tutaj cytatem. Jest coś magicznego w jeździe pociągiem. Ze wszystkich środków transportu pociąg chyba najlepiej służy myśleniu. Tak twierdzi Alain de Botton w jednej z moich ulubionych książek Sztuka Podróżowania, którą zawsze czytam, będąc w podróży. Powiedz, Mateusz, czy tobie też podróż pociągiem służy w myśleniu? Hmm. Tak. Tak, ja mam w ogóle ogromny sentyment do, do pociągów. Sprzyja to. Eee, tak, to jest w ogóle bardzo, bardzo filozoficznie, bardzo teraz tak emocjonalnie, sentymentalnie się zrobi. Bo w ogóle e, mój nie, u mnie pociągi w moim życiu były od zawsze. E, pierwsze podróże, piesze, spacery to były właśnie na dworzec kolejowy w moim rodzinnym mieście. Przerwę ci. Ja pamiętam, kładłam, to było bardzo niebezpieczne, ale ja, my w ogóle pochodzimy z, z tych samych stron. Jesteśmy tak, krajanami. Lubelskie, pozdrawiamy. Tak, właśnie. Ja kładłam pieniążki na tory, żeby przejechał pociąg i po, żeby potem mieć taki rozpłaszczony. Wiele ten dzieci pieniążek. tak robiło. Tak, <laughs> wiem, że gdyby moje dziecko w tej chwili to miało zrobić, to po prostu serce chyba by mi pękło, um. ale no tak było, na szczęście nic się nie stało. <laughs> tak było, tak było. No ja mówię jak. A miałem... ty miałeś właśnie wyprawy, tak, na dworze. Tak, powiem. bo moi dziadkowie poznali się na kolei i pracowali też na kolei, tak. Mm, więc y, pierwsze jakieś takie spacery, no to no gdzie pójdziemy? No na dworzec. Ja wtedy jak miałem, nie wiem, dwa, trzy, 4 lata, no to dla mnie ogromną atrakcją było zobaczyć, jak ten pociąg jedzie. No oczywiście wycieczka była zaliczona dopiero wtedy, kiedy jakiś pociąg przyjechał i odjechał. Jak dopiero zniknął gdzieś w oddali, no to wtedy szło się na podwieczorek. Um, pierwszy raz do Warszawy też przyjechałem pociągiem, jak miałem 3 lata, więc y, ponad zagadałem cały wagon, nie wiem o czym mówiłem w, no, emocje, tak. emocje um, więc no też na studia jeździłem pociągami więc ja, może nie pół życia ale no na pewno dużą część spędziłem w tych pociągach i też jakieś artykuły na pewno pisałem na nationalgeographic.pl w pociągach, więc tak no, kurde, pociąg zdecydowanie sprzyja, e, sprzyja myśleniu nie będę się dzielił moimi przemyśleniami, ale, ale, ale było ich wiele, no. na pewno mm, tak tak, tu postawię kropkę, sprzyja myśleniu i cieszeniu się podróżą i delektowaniu. Myślę, że nie tylko ciebie inspirują pociągi, ja też również należę do tych osób, ale jest sporo filmowców, którzy nakręcili filmy z pociągiem w tle, między innymi słynny Orient Express, tak. ale także Darjeeling, więc tych filmów, które... Właśnie tą podróż, to przemieszczanie się, to, co się dzieje za oknem, mm. jakieś takie przemijanie, uwzględnili w swoich produkcjach. Mateuszu, jedno z ostatnich pytań. Jakie miejsce byś najbardziej polecił właśnie na podróż pociągiem, w tej destynacji, w którą ty wybrałeś, czyli w stronę Bałkan? Hmm. Ja bym polecił odtworzenie tego, co zrobiłem i rozszerzenie to Idealnie. we własnym... I, I rozszerzenie to we własnym zakresie. No mówię, ja... Y, Bratysława, Wiedeń i Budapeszt są położone tak blisko siebie, że ja właściwie odwiedziłem trzy te stolice jednego dnia. Ja wiem, że to nie jest coś, co rekomendujemy w naszym Nationalu, czyli nie, nie rekomendujemy odhaczania i też tego nie rekomenduję, ale y, to tylko pokazuje, jak... Plastyczny może być pomysł na tą podróż, tak? To, że te miasta są tak blisko siebie, pozwala nam na różne dynamiczne zmiany. Więc fajnie zacząć od takich, no właśnie, większych miast, a potem im dalej do Rumunii, tym ciszej, tym bardziej dziko. I potem na koniec wpadamy znowu do tego Bukaresztu, <gry> który jeszcze tutaj właśnie sprostuje. On mnie na początku przytłoczył, ale jak zacząłem poznawać jego historię, rządy i też to, że jak to miasto jest narażone na przykład na trzęsienia ziemi, no to wyjeżdża się z taką większą czułością do tego Bukaresztę. Unikam tego słowa czułość, bo to jest, mam wrażenie, że jest teraz już trochę takie wyświechtane, bo wszyscy mówią o tej czułości, ale na pewno patrzy się na ten Bukareszt potem takim bardziej... Pobłażliwym wzrokiem. Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza jak się odkryje takie miejsca, które nie są przytłaczające, a ich nie brakuje w samym centrum miasta, o dziwo. Między tymi wysokimi szarymi wieżowcami są e, miejsca, gdzie jest cicho. No to no, trzeba na własną rękę trochę poodkrywać. Nie możemy wszystkiego zdradzać, ale polecam zdecydowanie. Mateusz zachęciłeś mnie. Polecam, polecam. Bardzo dziękuję ci za rozmowę ja i wyczerpujące informacje. A my oczywiście zachęcamy do podróży koleją przez Europę. Zaczyna się piękna pogoda, piękna wiosna, później okres wakacyjny, także naprawdę pomyślcie o tym, żeby właśnie w taki sposób zwiedzić nasz kontynent. Bardzo dziękuję. Dziękuję.